Mieszka, nie! Po karne duszyczki! Kurwa, ma, chciałem powiedzieć niemoralne, bo kto by oglądał Laski, kurwa, w tym, w ręcznikach. Ale no dobra, grajmy, kurwa, dalej. W tym odcinku niespodzianka, jestem ciekawy, czy się kapnie, czy coś się zmieniło od poprzedniego. Nie będę nic podpowiadał, może się kapnie, czy coś się zmieniło. I mile widziane subskrypcje, bo tak, jak zwykle. Jak się już kapniecie, co się zmieniło, to dajcie znać w komentarzach. A my lecimy do... chyba do zadania, tak mi się zdaje. O, zadanie mamy tam, wzięliśmy je w poprzednim odcinku. Dobra, napierdalajmy się z tym. Wykończmy go jak najszybciej. Niestety dostajemy tylko z nich kasę i czasem jakiś itemek, który nie mam żadnego pojęcia po co jeszcze jest. Jeśli wiecie, to dajcie kurna znać. No i po prostu dajcie wtedy znać. Tymczasem zasuwajmy dalej, mamy tam gdzieś zadanie. W wiatraku najwyraźniej. Zasuwajmy do wiatraka. Tylko chuj wie, czy na dole wiatraka, u góry wiatraka, czy obok wiatraka. Mniejsza w tym. A, i tak nawiasem mówiąc, zauważyłem jedną rzecz. Nasze postacie, obojętnie od tego, co się dzieje, zaczynają od setnego levela. Czyli, jakby powiedzieć, 101 level to jest jakby pierwszy level w tej grze. I że, no cóż, możemy jeszcze potem jakieś dodatkowe skille dla nich mieć. Nie wiem, to jakoś tak. Dobra, tu mamy nasze zadanie gdzieś. Bardziej w prawo, czyli to będzie gdzieś tam. W sumie na mapie pokazuje idzie, to co, idziemy do drugiego wiatraka. Gdzie są gluty obok. Czyli idziemy jeszcze dalej, do trzeciego wiatraka idziemy, nie do drugiego, no i dobra. Standardowo filmik, więc filmiki, ja bardzo kocham te filmiki, takie przerywniki. Więc je ubóstwiam, normalnie je ubóstwiam. Kurwa maś, walę ten kurwa krzyżyk i gówno z tego. Dobra. Dobra, napierdalajmy. O, dobrze, kurwa, przeskoczył. No i co, trzeba je pozabijać. To są wkurzające. Aha, i tak, sprawdzałem wszystkie stroje, tylko ta laska, którą teraz jesteśmy, może biegać w ręczniku. Dobra, ujebali tu kolejnego. No dobra, idźmy kurwa tam, bo do jutra ich nie wytępimy. A, może trzeba ich jednak wytępić. Kurwa, ileś tam. No dobra, to ich zaczniemy znowu tępić. No, jeszcze nie wiem po co, ale jak już tępimy, to ich wytępimy wszystkich. Kurwa. Tego czasu się nie da przerwać, jak ten dużo obrony zadaje, to nie da się go przerwać. To jest trochę wkurzające. No i co, mamy tak ich tłuc, czy może gdzieś... Może mamy w górę lecieć? Do drzwi nie ma co podchodzić. Nie, to raczej w dół, strzałeczka jest nadal w dół. Ach, chuj, polećmy do góry, zobaczmy co się dzieje u góry. Może to jednak u góry ma być? Cholera wie. No i lecimy w górę. U góry nic kurwa nie ma. Czyli równie dobrze możemy wracać na dół. A jednak coś jest. Chwila, co ona robi? Tak dziwnie leci. A, czyli tamto co wziąłem po prostu dało nam speeda do latania. A ten speed mi jest na gówno niepotrzebny. Bo już w sumie lądujemy i zabijamy dalej. No, wykończ to dziadostwo. Dobra, wykończyliśmy jednego. No i drugi też podpadł, ale to kurwa nam nic nie daje. Coś pokazuje, że tu mam zrobić, ale nie mam żadnego pojęcia co.
Ja myślę, że muszę ich zabić ileś tam, kurde. Więc zabijamy ich wszystkich. Pewnie coś któregoś w końcu wypadnie. Coś jeszcze później. Dobra, wytępione wszystkie i gówno wypadło. Może to nie o to chodzi? Mapa. Mapa pokazuje, że tu mamy zadanie. Quest. Komplet 9. Aha! Prościzna! Standardowy quest, idź zabij. No dobra, myślałem, że to coś innego jest. Więc teraz musimy poczekać, jeśli coś zrespi, bo inaczej nic nie ubijemy. A co się bo. O, już się respią. Jeszcze 3 tylko, więc to będzie chwila, moment. No i jeden z głowy. No i dobra. Jeszcze chyba jeden. Dobra, quest gotowy. Dobra, gdzie dalej mamy lecieć? Chyba nie mamy się już wracać do miasta. Mamy wracać się do miasta. No i zajebos. Był nas w sumie pierwszy quest w tej grze, więc możliwe, że to o to chodzi. Świetnie wygląda, jak tak leci, dlatego muszę to, kurde, się tym pobawić trochę. Ale lecą wszystko, kurwa, atakują po drodze. Ale mniejsza. Zarąbiście to wygląda. Tylko trochę trudno to opanować, to latanie, tak, prawda? Bo nigdy nie wiem, czy ja spadam, czy lecę. Lecę, czy spadam. Cholera wie. Ale... w sumie i tak się fajnie gra. Zasuwaj do miasta. No i moja zagadka jest nadal aktualna. Co się, kurwa, zmieniło? W następnym odcinku podam odpowiedź. To jest taka zabawka dla was. Może będziecie się wypowiadać, może nie. No dobra, quest. Quest to tu był. Wzięliśmy go, zrobiliśmy go. Ja nie chcę stopa, ja chcę, kurwa... A, tak, doszły nam na postacie, jeśli zauważyliście, to są to... takie, o, postacie nowe, nawet nie patrzyłem jeszcze na nie. Znaczy, patrzyłem już w sumie. Akcept quest. Komplet quest. Aha. Masz coś nowego? Aha, czyli questa jebnęliśmy, ale nie mamy nowych. No i trudno. Jak prawdę mówiąc, wolałbym znaleźć sklep z bronią, ale... kurwa, nie ma dalej. Dobra, mamy tam coś pokazanego, że mamy pobiec. Ciekawe, czy będziemy mogli jeszcze zmieniać fryzury, czy coś w tym stylu. Dobra, mamy naszą łuczniczkę, coś tam pierdoliła. No i kurde, nasz bohater wybrał się do chaty na... chyba, kurwa... zamknął się z masą fajnych lasek. Więc nie mam pojęcia, co on tam robi w środku. Niech to nie będzie filmik, bo zaraz nam pewnie wyłączy, kurwa, nagranie. Albo i nie. Na szczęście to nie był filmik. No, wręcz idealnie pasuje do tego pomieszczenia. Dobra, mamy... sobie usiąść? Pewnie, sobie usiądziemy. Bla. No i podsumowując... mamy nev loading. Może już będziemy z graczami siedzieć w mieście prawdziwym? Dobra, albo i nie.
Tam było od 2 do 16 na mapie się znajduje, no i kurwa dzieci gracze są. O, stary dziad. Mieczem chuja, mieczem go! No i dupa. No, nasz god hentai. Ma większego brata. No i dobra. Ty na ten temat, co mamy go upierdolić? No tak, zapomniałem, nie używać tego skilla. Może tak to właśnie kończy. Jest dobrze, dokładnie. Dobra. Upierdolimy ich jak najwięcej. Mamy wparty kill, to czyli dupa zleczenia. Dobra, jeden zdech. Ciekawe, co tak naprawdę mam zrobić. Bo nie jestem pewien, czy to chodzi o zabijanie tych wszystkich, żeby ich kurwa biegać i zabijać. Ale faktycznie jeden z większych od innych. Dobra, przeszliśmy jakiś tak ciosem. Możemy w sumie tak dźgać. Póki się mamy manę. Jedyny cios, który się sam robi. To jest nasz główny przeciwnik, ten duży glut. Dla tych, co słyszą teraz piosenkę, to jest z mojej komórki, bo ktoś do mnie dzwoni. A ja po pytanie, ponieważ nagrywam, to olewam. Kurwa, zaraz padnę. Zaraz naprawdę padnę. Panie mówiąc, dużo się poruszać, mało ginąć. You are dead. No dobra. Co? Tak mało go uszkodziliśmy? W sumie lałem wszystko inne, tylko nie jego, więc... Możliwe, że to jest tego wina. Ale zobaczmy, jak sobie Kirito daje radę. Dobra. Dobra, dowiedziałem się tylko tyle, że kumpel, który... O cóż... Do mnie napisał... Napisał, że nie wiem. Tylko jakie było pytanie do tej pory, kurwa, nie wiem. A napisał to godzinę temu. Ja do tej pory komórka mi dzwoniła. Kirito, dajesz leczenie! Daj się na to, give you a return to your respawn point? Nie. Kirito, dajesz radę! 150 level to wszystko. O, pan jak wykończyłeś wszystkich, kurwa, jednym strzałem. Ten też rzeźnik. Patrzy się, jak wszystkich wykańcza. No i może byś tak tą łasunę skrzesił. Nie siebie leczy, tylko ją skrzesił. Dobra, możesz też kurwa zabijać, jak leci. No ale ja bym chciał zobaczyć, że tamten duży ma HP, tak w sumie. Już mu się kurwa nie da. Dobra, zobaczmy to. Jest. Jeszcze raz. Dajmy to. You're dead. Aha, czyli to nie był dobry pomysł. Czyli musimy tam zasuwać jeszcze raz. Albo nie musimy. Ale musimy kurwa całego tego odnowu kurwa wysłuchać. Niestety się tego nie... Nie. Skip? Kurwa, co? Nie skip! Ale zajebiście! Czemu ja tym o tym wcześniej nie wiedziałem? No kurwa czemu, no? Jest skip, tak, patrzcie się, jak to kurwa fajnie jest. No, ale i tak będę używał krzyżyka, bo niektórzy chcą sobie trochę poczytać. Nie wiem co. Dobra, zobaczmy to. Zobaczmy to. Ja. Okej, nie mam pojęcia. Dobra, mamy rozwijać tego dużego tylko. O, jest to pochlastany już.
No, daj zrobię chwilę to. Już to tak poklastałeś, a dopiero... My mu coś w ogóle robimy, jak kurwa tniemy? Prawdę mówiąc chyba nie, tylko Kirito mu zadaje jakieś wrażenia. Więc my tknijmy tych kurwa dookoła na 110 levelach. Bo nie coś sami robimy. A jak sobie Kirito kurwa radzi z tymi kurwa większymi. Jak wytniemy te, no to... Oż ty kurwa. I jebiemy. Jakoś tak to... Chyba już giną wtedy. Też tam giną dzięki temu, więc chyba tak będę podrobił cały czas. I jak jest KP, no to kurwa, napierdalamy. A, z tych dużych robią się te mniejsze. No i to wszystko kurwa wyjaśnia. Tego jest kurwa coraz więcej. No dobra. I to nie gin, kurwa tylko. Tak, kurwa, prawdę mówiąc, kiedy atakujemy parę tych, no to raczej nawet to nie widać obrażeń na nich. Jakiś tam pad, jeden mniej. Jakoś taką karietę jednęliśmy. Kurwa, znowu dostała. A, patrzcie, jak tamten się wbije, no to raza dobrze. Kurwa. Dobra, tego mamy z głowy. Tego też. No i został nasz dobry kumpel. Chyba jesteśmy w jego glucie. Dobra, nieważne. Tego się możemy pozbyć już. Jeżeli to dajesz, kurwa, nie daj się zabić. Spierdolimy, jak zrobię. Dobra, czas spierdalać. No, już mu tak trochę nawet mało HP już zostało. No, i udało nam się zrobić to zadanko. Tak, było blisko. No dobra, możemy zasuwać trochę dalej. 3, 2, 1, co? Leble, aha, dobra, 3, 2, 1, teleport. Jesteśmy znowu pewnie w hołpie. Albo nie. No i mamy nowe zdjęcie na ścianę. Możemy je dowolnie zmieniać w każdej chwili. To jest to zdjęcie tutaj. Chyba, nie wiem. Jakaś wiadomość. Jak to się kurwa otwiera? Mniejsza, ale tu mamy save'a. Chcę zapisać? Tak, chcę zapisać. No i mamy zapisane. Tu mamy, że może ktoś nam doszedł do party. Party. A, możemy wyjebać Kirito. Przynajmniej tyle dobrego. Za Sunanią gramy. Ta była fajna party. No i kolejna to będzie ta. No dobra, i wyjdźmy z tego błazelu. O, no i dobra ludzie, to by było na tyle w tym odcinku. Więc cześć, zapraszam do kolejnego.